27 marca 1968 roku jordańska wioska Al-Karameh została zrównana z ziemią. Jednak po raz pierwszy niezwyciężona armia izraelska została zmuszona do ucieczki. Jeden wcześniej anonimowy człowiek urosł do rangi symbolu narodowego i odniósł korzyść ze zwycięstwa. Był to Yasser Arafat. Dzięki tej bitwie cały świat poznał sprawę, o którą walczył. Mimo to jego przeszłość i wydarzenia, które ukształtowały jego umysł, na zawsze zostały tajemnicą. Gałązka oliwna i broń. Historia Yassera Arafata. Żył marzeniem o kraju, którego jeszcze nie widział, a który uważał za swój. Ojciec Yassera Arafata, Abd al-Rauf Arafat al-Kudwa al-Husajni, poświęcił życie walce o spadek. W 1927 roku wraz z rodziną przeniósł się z Gazy do Kairu, by dochodzić swych praw. Procesy sądowe ciągnęły się przez 25 lat. Ojciec Arafata przegrał sprawę i załamany wrócił do Gazy, gdzie zmarł w 1952 roku. Yasser Arafat nigdy nie odwiedził grobu swojego ojca. Potępiał go za opuszczenie ojczyzny. Powrót do Palestyny stał się życiowym marzeniem Arafata. Wokół niego musiał jednak powstać mit, jakoby Arafat urodził się w Jerozolimie. Urodziłem się w Jerozolimie i nie miałem prawa tam mieszkać. Jak mogło do tego dojść w nowoczesnej cywilizacji? Ten egipski dokument zdradza rzeczywiste miejsce jego urodzenia. Muhammad Abd al-Rauf Arafat al-Kudwa al-Husajni przyszedł na świat w Kairze, a nie w Jerozolimie. Aby podtrzymać swój palestyński mit, Arafat nigdy nie rozmawiał o swojej przeszłości. Mieliśmy nie poruszać tematów osobistych. Wolałbym o tym nie mówić. Może któryś z mych towarzyszy napisze kiedyś moją biografię. One of my cameras will write about it, not me. Arafat urodził się w kairskiej dzielnicy Sakakinie, jako szósty z siedmiorga rodzeństwa. Na tej ulicy raczkował, chodził i maszerował. Już jako mały chłopiec uczył kolegów kroku marszowego. Gdy miał 4 lata, przeniósł się do Jerozolimy.
Jego matka zmarła na niewydolność nerek. Wówczas ojciec postanowił wysłać Jasera i jego młodszego brata Fatima do wuja w Jerozolimie. Kwestia pochodzenia Arafata jest tak wrażliwa, że jego kuzynka ze świętego miasta nie chce nawet pokazać twarzy i niechętnie rozmawia o jego dzieciństwie. W Egipcie wszyscy wiedzą, że przyjechali tu na stałe, kiedy zmarła ich matka. Zawsze, kiedy bawili się, on chciał być przywódcą. W tamtych czasach nie było tak jak dzisiaj. Ulica należała do dzieci. Nosiły ze sobą drewniane klocki i wbijały w nie gwoździe. Brały wiatrówki i strzelały do nich. Każde miało tyle punktów, ile razy trafiło. Ty masz tyle punktów, możesz się z nami bawić. Jesteśmy rewolucjonistami. Podobno w tym zdemolowanym domu w pobliżu meczetu Al-Aqsa mieszkał młody Yasser Arafat. Jego ekscelencja, prezydent Arafat, spędził tu swoje dzieciństwo. Bawił się na placu meczetu Al-Aqsa. Brama Az-Zawiya wychodzi na plac meczetu Al-Aqsa. Jednak co do meritum, mit Arafata jest prawdziwy. To tu odnalazł on swoją tożsamość. Widział, jak jego krewni walczyli przeciwko Brytyjczykom i państwu żydowskiemu. To w Jerozolimie Yasser Arafat stał się Palestyńczykiem. Po 4 szczęśliwych latach ojciec zabrał go z powrotem do Kairu. Arafat był często bity w domu i chronił się u krewnych Awad al-Akbarów. Uczyli Arafata wersów z Koranu i opowieści z życia proroka Mahometa. Jego krewni byli członkami Bractwa Muzułmańskiego i młody Arafat spędzał sporo czasu z ludźmi, których dzisiaj nazwalibyśmy fundamentalistami. Wśród nich jego marzenia stały się jeszcze silniejsze. W wieku 16 lat zbliżył się wreszcie do ich realizacji, zostając gońcem. W Kairze zamieszkał właśnie palestyński przywódca religijny, Hadżi Amin el-Husajni. Jego najbliższym współpracownikiem był szejk Hassan Abd al-Saud, krewny Arafata ze strony matki. Arafat został totum fackim szejka, poznając przy nim arkany arabskiej polityki. Koledzy zauważyli, że coraz mniej czasu poświęcał studiom. Odróżniało go od wszystkich to, że zawsze bardzo angażował się w sprawy palestyńskie. To było w latach 1947-48 w czasie wojny w Palestynie. Uczniowie i studenci stanowili w tamtych czasach wpływową, aktywną siłę polityczną. Strajki, wyrażane przez nich opinie, były brane pod uwagę przez rząd. Jak pamiętam, Yasser Arafat uczestniczył we wszystkich ważniejszych wydarzeniach. Po powstaniu Państwa Izrael i wybuchu wojny, Arafat spalił swoje podręczniki. Odtąd rzadko sięgał po izraelskie książki i przestał interesować się teorią polityki. Całą swoją energię włożył w działanie i w walkę. W 1948 roku zgłosił się na ochotnika do wojska. Porzuciłem studia, ponieważ większość mojego ludu została wygnana z własnej ojczyzny. Stali się uchodźcami. Nie mogłem o tym zapomnieć. To był szok. Pod każdym względem. Jakieś 3 lata przed wojną Arafat przyjął imię Yasser, co oznacza bezproblemowy. Uczcił w ten sposób swego idola, Yassera bin Amara, legendarnego muzułmańskiego wojownika. Przybrał też pseudonim Abu Amar.
Jego bazą polityczną stały się kairskie organizacje studenckie. Arafat zawsze spóźniał się na spotkania, był niezorganizowany, a ludzie żartowali z jego niskiej postury, 1,63 m. Jednak nigdy w obecności Arafata. Słynął z ciętego języka i niespożytej energii. W pogoni za swym marzeniem korzystał ze wszystkich dostępnych środków. Pisząc petycję do ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, Gamala Abdela Nassera, wykradł papier z nagłówkiem ministerstwa i napisał na nim polecenie służbowe. Co zrobił Arafat z papierem? Napisał na nim na maszynie polecenie w imieniu egipskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o przesunięcie wyborów Związku Studentów Palestyńskich na inny termin. Wziął egipski grosz, użył strony Orła jako stempla, podstemplował papier i wywiesił go. W tym dniu komuniści nie przyszli. W taki sposób wygrała lista braci muzułmanów z Arafatem na czele. Ten krok otworzył przed Arafatem karierę międzynarodową. Był główną atrakcją Wielkiego Kongresu Studenckiego w Pradze. Nosił kefię, tradycyjne arabskie nakrycie głowy i symbol oporu przeciwko Brytyjczykom z czasów powstania w Jerozolimie. Teraz kefia stała się symbolem tożsamości palestyńskiej. Kolejne klęski Arabów w wojnie z Izraelem sprawiły, że Arafat zaczął wątpić w swe marzenie. W latach 50. złożył podanie o przyjęcie na Uniwersytet Teksański, a wkrótce potem o wizę emigracyjną do Kanady. Pociągało go łatwe życie na Zachodzie i tylko brak pieniędzy powstrzymał go od wyjazdu. Rozczarowany Arafat przeniósł się do Kuwejtu. Po odkryciu złóż ropy naftowej pod koniec lat 40. wykształceni Palestyńczycy zaczęli napływać na Półwysep Arabski. Jako inżynier Arafat budował drogi i kanały. Prowadził proste życie, szokując otoczenie nawykami żywieniowymi. Nawet jego dieta była dziwna. Rano jadł tymianek z oliwą z oliwek, na obiad nie wiem co, a na kolację ser smażony na oliwie z oliwek. To było jego ulubione danie. W wolnym czasie oglądał kreskówki. Wyjątkowo lubił Toma i Jerry'ego. I myszkę Miki. Kiedyś tak, teraz już nie mam czasu. Lubił też szybką jazdę Fordem Thunderbirdem. Gdy prowadził, nosił duże okulary przeciwsłoneczne. Dzisiaj Arafat zaprzecza, że dzięki własnej firmie budowlanej zdobył w Kuwejcie wielką fortunę. Tym samym przyznałby się do porzucenia sprawy palestyńskiej. Nie zachowały się żadne ślady działalności podobnych firm. W Kuwejcie wraz z grupą palestyńskich współpracowników Arafat założył Al-Fatah, podbój. Początkowo był to klub dyskusyjny, lecz w marcu 1957 roku grupa ze słów przeszła do czynów, czyli do walki zbrojnej. Jej celem było prawo powrotu uchodźców do Palestyny. Arafat potrzebował pieniędzy do realizacji swoich marzeń, zwrócił się więc do arabskich domów panujących. Był dzieckiem arabskich bazarów. Specjalna cena. Utalentowanym sprzedawcą marzeń. Arafat był mistrzem zawierania wątpliwych przymierzy. W jego oczach taktyka zawsze miała pierwszeństwo nad strategią. Dbał o dobre kontakty ze wszystkimi.
Istnieje słynna anegdota o tym, że pojechał na pielgrzymkę do Mekki i kiedy król Fahd kazał mu obrzucić kamieniami szatana, powiedział: nie przerwę modlitwy z takiego powodu. Dzięki wsparciu finansowemu z krajów naftowych w obozach dla uchodźców w Libanie i Syrii zwerbował pierwszych ochotników. Od 1963 roku były one nowym zapleczem Arafata. Pamiętam, że mieliśmy wtedy kilka sztuk broni i niewielu ochotników. Początkowo szkolenie partyzanckie było raczej zabawą. Arafat bał się, że zwiększenie rygoru zwróci uchodźców przeciw niemu. Jego priorytetem było przywództwo, nie jakość czy umiejętności. W pierwszych akcjach przeciw Izraelowi uczestniczyli żołnierze z 7 nabojami i po tygodniowym przeszkoleniu. Dla Arafata ważniejsza niż broń czy bomba była propaganda. W Sylwestra 1964 roku wydał swój pierwszy komunikat wojskowy. Twierdził, że pierwszy atak na Izrael zakończył się sukcesem. W rzeczywistości atak został odwołany. Lecz legenda Arafata rosła, a jego propaganda trafiała do serc uchodźców. Najlepsze, co mogliśmy zrobić, to przekształcić naszych rodaków z uchodźców w bojowników. I udało nam się. Nic już nie mogło tego zmienić. Mogliśmy tylko iść tą samą drogą do tego samego celu, do zwycięstwa. I jesteśmy pewni, że zwyciężymy. Arafat wierzył, że nowa wojna urzeczywistni jego marzenia. Prowokacje wreszcie odniosły sukces. 5 czerwca 1967 roku armie arabskie zaatakowały państwo żydowskie. W niecałe 6 dni Izrael wygrał wojnę. Na Palestyńczyków spadła nowa katastrofa. Strach sparaliżował wszystkich przywódców arabskich, poza Arafatem i jego współpracownikami. Jednym z nich był Bassam Abu Sharif, później ranny w zamachu bombowym. Dzisiaj wspomina desperację, jaka zapanowała po klęsce z 1967 roku. Pogrążyliśmy się w ciemności. Egipt, Syria, Jordania poniosły klęskę. Arabów ogarnęła bezradność i poczucie beznadziei. Tylko nieliczni myśleli, powinniśmy walczyć. Inni mówili: dajcie spokój, całe armie zostały pokonane, co wy młodzi możecie zrobić? Ale od tego wszystko się zaczęło. Do partyzantki dołączyły tysiące ochotników, wśród nich Adnan Julani, później bliski współpracownik Arafata. Wspomina, jak w młodości dotarł do Damaszku, by walczyć u jego boku. Rozmawialiśmy. Zapytał, czego potrzebujecie. Potrzebujemy materiałów wybuchowych, pistoletów z tłumikami. Powiedział: jest ich trochę w Amanie, bierzcie. Ja za 4 dni będę w Jerozolimie i przygotuję wszystko, czego potrzebujecie.
Adnan Julani był właścicielem firmy przewozowej. Jego biuro znajdowało się na jerozolimskiej starówce. Ukryliśmy materiały wybuchowe i broń w grobach. Groby były budowane niedawno, w latach 1967, 8, 9 i 70. Schowaliśmy w nich granatniki przeciwpancerne, materiały wybuchowe, kalasznikowy. Takie były nasze schowki. Po dwóch, może trzech dniach Arafat zjawił się w biurze i powiedział: jutro dokonamy zamachu na biuro ONZ-u, żeby cały świat czuł, że istnieje naród palestyński. Bojownicy, ludzie, którzy bronią swojego kraju, swojej ojczyzny. Ja powiedziałem: co jest w tym całym biurze? Mają antenę i jeden pokój. Co mamy atakować? Naszym celem jest, powiedział, pokazać światu, że istnieje naród palestyński. Odpowiedziałem: dobrze, niech tak będzie. Kiedy zaatakowaliśmy, poruszona była cała Jerozolima. Po kilku tygodniach Arafat musiał opuścić Jerozolimę. Dzięki sieci współpracowników ukrywał się w miastach na zachodnim brzegu. Zawsze podróżował w przebraniu, często starej kobiety. Ukrywaliśmy się w tym miejscu. Mieszkało tu bardzo wiele rodzin, w wielu stojących blisko domach. Stąd wchodziliśmy do mieszkania Saida al-At'uta. Tamten dom był jego domem. Kilka tygodni ukrywał się na tej uliczce na Blusu. To w tym budynku mieściła się pierwsza komórka ruchu oporu na terytoriach okupowanych. W Nablusie Arafat został zdradzony. Zdołał uciec w ostatniej chwili. Pomogli mu palestyńscy chłopi, przebierając za pasterza. Wielu Palestyńczyków uważa, że historia jego ucieczki to kolejny mit. Jednak w Gaju Oliwnym pod wioską Betforik spotykamy świadków tego wydarzenia, Abu Mustafę z żoną. Nigdy nie zapomni chwil spędzonych z Arafatem. Nie każdy mógł wiedzieć, gdzie on był. Nie każdemu można było powiedzieć. Gdyby ludzie wiedzieli o tym, całe miasto by się zbiegło. Ukryliśmy go w takim miejscu, żeby nikt nie wiedział, gdzie on jest. Gdyby Żydzi się dowiedzieli, zburzyliby całe miasto. Ludzie przychodzili do niego niewielkimi grupami, a on ich uczył. Broń była tu schowana. Ja ją wydawałem. Abu Mustafa pokazuje bunkier, nigdy nie odkryty przez armię okupacyjną. Arafat miał wiele takich kryjówek. W górach to on tylko spał. W dzień wychodził. Większość czasu spędzał w Nablusie. Czasami przebywał w domu. W domu Isy. Isa, czyli Ismail, zmarł wiele lat temu. Ciągle żyje jego żona. Wspomina, jak ukrywała Arafata. Co dawaliśmy? Całą duszę. Wszystko. Co dawaliśmy? Daliśmy mu jeść, pić, daliśmy broń. Co więcej można? Po kilku tygodniach spędzonych w Betforik, Izraelczycy znaleźli trop Arafata. Nie udało mu się wzniecić powstania, lecz ziarno ruchu oporu na terytoriach okupowanych zostało zasiane. Izraelczycy surowo ukarali ludzi ukrywających Arafata. Co z nami zrobili Żydzi? Poniżyli nas. Wygnali w góry. Zburzyli nasze domy. Wyrzucili nas. Nie pozwolili niczego zabrać. Wysadzili nasze domy w powietrze. Lecz przemytnicy przeprowadzili Arafata przez góry. Wyszliśmy z domu około 10. Ja, Yasser Arafat, Muhammad As-Salim i Abu Yania.
Szedłem za nimi i obserwowałem ich. Do momentu, gdy dotarliśmy do mostu Al-Wadi Al-Ahmar, zostałem. Obserwowałem ich. A oni szli dalej przez rzekę Urdun. Taka była umowa. Wystrzelili 3 naboje, żebym wiedział, że są już po drugiej stronie. Uspokoiłem się i wróciłem. Marca 1968 roku, 5 rano. Mała wioska na zachodnim brzegu Jordanu, Al-Karameh. Jej nazwa znaczy godność. Żydzi od strony mostu emira Muhammada, od strony mostu króla Husajna, od strony Krajmi i Karame i od Shia. Otoczyli ich. Zbliża się duży izraelski oddział. W Al-Karameh zgromadziło się kilkuset młodych Palestyńczyków. Wszyscy mają karabiny maszynowe. Niektórzy granaty. Niski, 40-letni mężczyzna wygłasza emocjonalną mowę. Mówi: bądźmy gotowi umrzeć za naszą sprawę. Musimy obalić mit o niezwyciężoności tej armii. Yasser Arafat poprawia kefiję, bierze karabin i rozkazuje swym ludziom zająć pozycję. Nie wierzył, że przeżyje ten dzień. Izraelscy spadochroniarze wylądowali nieopodal centrum wioski. Zapadła złowieszcza cisza. Izraelczycy zajęli meczet i przez jego głośniki zażądali, by mieszkańcy wyszli z domów z rękami w górze. Bezskutecznie. Nagle, jak spod ziemi, wyrośli partyzanci. Abu Amr był tutaj. Pokazał, gdzie mamy zająć stanowiska. Powiedział, jak atakować czołgi. Co zrobić, żeby czołg stanął? Chłopcy weszli na czołg, wrzucili do środka minę. Czołg wybuchł. Wybuchła amunicja. Arafat twierdził, że w starciu bezpośrednim żołnierze izraelscy nie różnią się niczym od innych. I dzięki wsparciu artylerii jordańskiej udowodnił, że miał rację. Żydów sparaliżował strach. Po kilkugodzinnej walce Izraelczycy zostali zmuszeni do zwrotu. Palestyńczycy ponieśli dużo większe straty, lecz prasa całego świata pisała o upokarzającej porażce Izraela. Dzięki bitwie pod Karameh odżyliśmy. Daliśmy ludziom nadzieję. Odtąd sprawa palestyńska stała się znana całemu światu jako sprawa narodu żyjącego pod okupacją. Arafat umiejętnie wykorzystał legendę stworzoną pod Karameh. Stał się bohaterem całego świata arabskiego. Narodził się mit Arafata. W 1969 roku został wybrany przywódcą całego OWP. Nie musiał już błagać o pieniądze na akcje zbrojne. Pojechaliśmy do Arabii Saudyjskiej na zaproszenie saudyjskich emirów, ponieważ chcieli poznać Abu Ammara i Yassera Arafata. Bardzo nas szanowali. Saudyjczycy dali nam 2 torby pełne pieniędzy. Po bitwie w Al-Karameh wszyscy chcą, by ogłoszono dżihad. Każdy o tym marzy. Każdy chce w jakiś sposób służyć sprawie, pomagać krwią, duszą, jakkolwiek.
Mit Karameh i pieniądze szejków odmieniły Arafata. Sukces przyćmił jasność spojrzenia marzyciela. Dzięki tysiącom uzbrojonych mężczyzn OWP stało się państwem wewnątrz państwa jordańskiego, a grupy jego bojowników zaczęły zachowywać się jak gangi. We wrześniu 1970 roku partyzanci palestyńscy porwali 3 samoloty pasażerskie. Zmusili je do lądowania na pustyni jordańskiej i wysadzili w powietrze, wcześniej ewakuując załogi i pasażerów. Byliśmy na czołówkach wszystkich gazet, we wszystkich telewizjach. Nieważne, że nazwali nas terrorystami. Liczyło się, że pod koniec dnia Europejczycy zastanawiali się, dlaczego oni to zrobili, kim oni są. Arafatem owładnęła mania wielkości. Spróbował przejąć władzę w Jordanii, lecz jego wojska zostały pokonane przez armię króla Husajna w wojnie nazwanej później Czarnym Wrześniem. Marzenie stało się koszmarem. Arafat został prawdziwym uchodźcą. W libańskich obozach spotkał ludzi zmuszonych do ucieczki po powstaniu państwa Izrael. W nich też znalazł ogromną liczbę nowych rekrutów. Wkrótce dowodził 15-tysięczną armią, posługiwał się nią jak prywatną milicją. Dzięki jej wsparciu Arafat faktycznie przejął władzę w Bejrucie. Zaczął nosić nowy mundur i buty na koturnach. Pieniądze umożliwiły mu korumpowanie urzędników, a wygodne życie i luksusy Libanu sprawiły, że oficerowie OWP zaczęli zapominać o Palestynie. Do walki z Izraelczykami szli żyjący w nędzy Palestyńczycy z obozów. To ich rozrywały na kawałki izraelskie pociski. Wszyscy byli przerażeni. Bali się bomb, granatów, od których ginęły dzieci i starce. Zupełnie niewinni ludzie. Lecz także Arafat odpowiadał za ataki na ludność cywilną. Abu Sultan walczył u boku Arafata w latach 70. w Libanie. Zaplanował atak na hotel Savoy w Tel Awiwie w 1975 roku. Jak sam twierdzi, popełniono błąd. W ataku bojówki Arafata zginęło 8 cywilów, w tym jedno dziecko. Weszli do rządowego gmachu. Kiedy wojsko zaczęło ich ścigać, uciekli do hotelu. A kiedy ich otoczono, zaczęła się strzelanina, choć naszym celem nie było atakowanie cywilów. Po zamordowaniu izraelskich sportowców na olimpiadzie w Monachium w 1972 roku przez organizację Czarny Wrzesień utrwalił się obraz Palestyńczyków jako zamaskowanych terrorystów. Świat odwrócił się od OWP. Jednak nie znaleziono dowodów na zaangażowanie Arafata w ten atak. 2 miesiące później Arafat otrzymał szansę na odkupienie i wielki propagandowy spektakl. Został poproszony o wygłoszenie mowy w nowojorskiej siedzibie ONZ. Według legendy wszedł na salę z pistoletem, w rzeczywistości broń musiał zostawić na zewnątrz. To bardzo ważna chwila. Wtedy wygłosiłem słynne słowa: nie pozwolę, by gałązka oliwna wyśliznęła się z moich dłoni. Pierwszy raz Arafat uznał negocjacje za alternatywę w stosunku do walki. Ale
Lecz gałązka oliwna wkrótce upadła na ziemię, a broń przemówiła. W 1982 roku Izrael najechał południowy Liban przez ówczesnego ministra obrony Izraela Ariela Sharona, zwany krajem Fatah. Sharon użył przeciw nam całego amerykańskiego arsenału, w tym bomb burzących i kasetowych. Mimo to wytrzymaliśmy oblężenie i nie wpuściliśmy Sharona do Bejrutu. Przez 3 miesiące. Arafat był zdeterminowany. Walkę Arafata opisywała cała światowa prasa. Nie spał przez tydzień. Dowodził oporem rozsądnie i metodycznie. Całował swych żołnierzy i dzieci, wsparty sympatią świata. Wreszcie, dzięki rozejmowi wynegocjowanemu przez Stany Zjednoczone, Arafat mógł bezpiecznie opuścić Bejrut. Stwierdził wówczas, to fragment długiego marszu do niepodległości i państwa palestyńskiego ze stolicą w Jerozolimie. Długie lata spędził na wygnaniu w Tunisie. Z zapomnienia wydobyło go dopiero Powstanie Ludowe. Grudnia 1987 roku zaczęła się intifada. Wypadek drogowy w Gazie przekształcił się w powstanie na całych terytoriach okupowanych. Arafat był zdumiony w takim samym stopniu jak rząd Izraela. Z jednej strony proce i kamienie, z drugiej kule. Walka palestyńskiego Dawida z izraelskim Goliatem przypomniała światu, że Palestyńczycy nie mają praw politycznych, a okupacja izraelska jest nielegalna. Arafat obserwował wydarzenia z wygnania w Tunisie. Mógł tylko patrzeć, jak chłopcy rzucający kamieniami osiągają to, czego nie osiągnął podczas 23-letniej walki z Izraelem. Dzieci intifady zmusiły Izrael do negocjacji. Korzyści zaś osiągnął Arafat i jego współpracownicy. Byłem wtedy na wygnaniu z Arafatem i wiem, jak przekształcił te sporadyczne demonstracje. W jedną narodową intifadę. Powstanie państwo palestyńskie na naszej palestyńskiej ziemi. W rok później, na wygnaniu, Arafat proklamował powstanie państwa palestyńskiego. Pragnął znowu znaleźć się w centrum uwagi. Równocześnie w tajemnicy negocjował z Izraelem utworzenie państwa palestyńskiego. Arafat pozwolił mi przeczytać dokument negocjacyjny dotyczący uznania Izraela. Było to 5 czerwca 1988 roku na szczycie państw arabskich w Algierze. Ten dokument był podstawą uznania przez Arafata prawa Izraela do istnienia. W zamian Arafat i OWP zostało uznane jako jedyny legalny przedstawiciel państwa palestyńskiego. Porozumienie pokojowe z Izraelem z 1993 roku było typowe dla taktyki Arafata. Zaakceptował czasową okupację, wiedząc, że sprzeciwią się temu ekstremiści po obydwu stronach. Historyczny kompromis dał mu jednak niezbędny czas. Come on, come on.
W lipcu 1994 roku najsłynniejszy uchodźca świata powrócił do ojczyzny. Urzeczywistnił swoje marzenie. W Gazie witał go milion Palestyńczyków. Wszyscy wiedzą, że to on wzniecił rewolucję w roku 1964. Musi ją kontynuować. Prosimy wszystkich, żeby pozdrowili i wspierali Abu Amara. Arafat obalił stare syjonistyczne hasło głoszące, że Palestyna jest ziemią bez narodu, dla narodu bez ziemi. Uchodźcom pozbawionym nawet namiotów dał sen o własnym państwie. A teraz witał się ze wszystkimi przywódcami Palestyńczyków w wolnej Palestynie. Dostaliśmy nowe życie i nową nadzieję na prawdziwy pokój z Izraelem. Był to niezwykły moment. Ogarnęła nas euforia. Oszalały z radości tłum zauważył, że Arafat odpycha i krzyczy na jakichś ludzi. Dlaczego w tym historycznym dniu był wzburzony? Wielki wojownik stanął na progu największej zmiany w życiu. Nieśmiertelnego przywódcę partyzantki zastąpić miał rozsądny mąż stanu. Arafat nie przewodził już rewolucji na Bliskim Wschodzie. Teraz zaczął budować państwo. Nie potrzebował już starej gwardii. Potrzebował nowych twarzy, nowej krwi, nowych pokoleń. Pozbawiony idealnej konkurencji, niemal jednogłośnie został wybrany prezydentem autonomii palestyńskiej i mógł przystąpić do budowy państwa Arafata. Marzenia jednak szybko się rozwiały. Warunki życiowe uległy gwałtownemu pogorszeniu, a wielkie jezioro ścieków w obozie Jabala stawało się coraz głębsze. Wszystko, co przyszło z zewnątrz, pieniądze, które przychodzą na nasze nazwiska, dary dla narodu palestyńskiego, kto je bierze? Pułkownik, generał. Wszystkie pieniądze biorą ludzie władzy, a naród jest biedny i zagubiony. Na Boga, nawet za Żydów było lepiej. Bez wątpienia mamy problemy, ponieważ donatorzy nie wywiązali się ze swoich obietnic. Co więcej, armia izraelska blokuje Strefę Gazy i uniemożliwia pracę naszym robotnikom. A cała nasza infrastruktura została zniszczona podczas okupacji. Otoczony wszechobecną biedą, Arafat dbał przede wszystkim o własne bezpieczeństwo. Byli partyzanci z dnia na dzień zmienili się w policjantów. Jibril Rajoub został szefem służb bezpieczeństwa na zachodnim brzegu. Jestem bojownikiem o wolność. Walczyłem z Izraelem przez 27 lat. Prasa stała się tablicą ogłoszeniową Arafata. Kiedy jeden z redaktorów naczelnych nie umieścił zdjęcia Arafata na pierwszej stronie, został aresztowany przez Rajouba. Powiedziano mu: jesteś aresztowany na osobisty rozkaz prezydenta Arafata. Areszt jest bezterminowy i zostaniesz zwolniony, kiedy Arafat tak zdecyduje. Ten człowiek został zatrzymany za niewłaściwe zachowanie. Edward Said jest uchodźcą palestyńskim i profesorem literatury w Nowym Jorku. Zrezygnował z mandatu w parlamencie palestyńskim w proteście przeciwko dyktaturze Arafata. Said jako jeden z pierwszych dostrzegł rosnącą przepaść między Arafatem i jego narodem.
Nikt z władz autonomii nie troszczył się o problemy ludzi, zaś ludzie gardzili i okazywali wrogość władzom. W rezultacie braku kontroli Arafata nad swymi bojownikami Stany Zjednoczone i Izrael zarzuciły mu wspieranie terroryzmu. Kiedy zaś zarządził masowe aresztowania, spadła na niego krytyka obrońców praw człowieka. Wystąpił przeciwko własnemu narodowi i zaczął gwałcić prawa własnego narodu. Tym samym utracił legitymizację swej władzy. Represje szybko zmieniły się w terror. Palestyńscy obrońcy praw człowieka donosili o torturach w palestyńskich więzieniach, opartych na syryjskich i irackich wzorcach. Nasi przywódcy brali przykład z tamtych dyktatorów i szybko przejęli ich metody obchodzenia się z ludem. Niestety, arabscy przywódcy uważają, że bezpieczeństwo zapewni im tylko siła. Aresztują ludzi na podstawie donosów, sądzą na 20-minutowych rozprawach, a potem zabijają w ciągu godziny albo trzymają w więzieniach i torturują. Równocześnie rosła korupcja. Pewien nocny klub na cześć Arafata nazwano Nową Wolnością. Jednak gospodarka tego nowego państwa z przyzwolenia Arafata znalazła się w rękach kilkorga ludzi. Gdy wybrany przez naród parlament potępił korupcję, Arafat wyrzucił raporty do kosza. Dlatego odmówiłam wejścia do rządu. Nie chciałam tworzyć rządu stawiającego się ponad prawem. Arafat dzielił i rządził. Lecz naród szybko zrozumiał, że jego przywódca nie ma pojęcia o ekonomii, demokracji i prawach człowieka. Prezydent Arafat przeżywał trudny okres. Był to też trudny okres dla zbudowanych przez niego instytucji i jego otoczenia. Musieli zmienić metody działania i postawę. Ogólne rozczarowanie rządami Arafata zwiększyło popularność milicji muzułmańskich. Palestyńczycy winili Arafata za wszystko. Wszyscy ludzie w Ramallah pytają, gdzie jest Arafat? Gdzie jest ten pokój, który obiecał? Palestyńczycy twierdzili, że laureat pokojowej Nagrody Nobla, Arafat, zgodziłby się na wszystko, co tylko mógłby nazwać państwem palestyńskim. Lecz w 2001 roku w Camp David, kiedy Izrael nie zgodził się na powrót miliona palestyńskich uchodźców, Arafat zerwał negocjacje. Gdyby porzucił uchodźców, za których walczył od 16 roku życia, własny naród okrzyknąłby go zdrajcą. Po załamaniu się rozmów pokojowych Ariel Sharon odwiedził muzułmańskie sanktuarium Haram as-Sharif na żydowskim wzgórzu świątynnym. Prowokacja doprowadziła do wybuchu nowej intifady. Trzydzieści tysięcy palestyńskich policjantów i nieznana liczba zamachowców samobójców stanęła do walki z armią Izraela.
Arafat znalazł się w areszcie domowym w Ramallah, otoczony przez izraelskie czołgi. Nie okazywał strachu, szukając pocieszenia w przeszłości. Walczyłem z czołgami w Karamach. Walczyłem w Libanie i walczę teraz. Palestyńczycy opuścili Arafata jeszcze przed wielką ofensywą Ariela Sharona. Jednak brutalność sił okupacyjnych przyczyniła się do powstania nowej legendy. Arafat męczennik odzyskał miłość ludu. Znowu był tam, gdzie czuł się najlepiej, na wojnie. Wygasły dyskusje o następcy. Arafat bowiem był nieśmiertelny i niezastąpiony. Okazał się więźniem swego zniszczonego marzenia. Pozostawił po sobie tylko ruiny. Własnemu upokorzeniu nadał nową nazwę – pokój odważnym na świętej ziemi Palestyny. Najważniejsze jest to, że jesteśmy gotowi zaprowadzić pokój dla odważnych tutaj, w Palestynie, w ziemi świętej. Here in Palestine, in the Terra Santa. Dystrybucja w Polsce Imperial Cinepix. Tekst Wojciech Graf. Konsultacja językowa i merytoryczna Magdalena Daniłowicz. Czytał Maciej Gudowski.